Niejeden raz zdarzyło mi się, na przykład na katechezie, spotkać z taką sytuacją, że uczniowie zadawali jakieś pytanie, po czym natychmiast po tym pytaniu zajmowali się czymś zupełnie innym i kompletnie nie słuchali odpowiedzi. Po prostu chcieli zadać pytanie, a odpowiedź już nie miała żadnego znaczenia. I właśnie bardzo podobnie dzisiaj zachowują się Izraelici, którzy przegrali walkę z Filistynami, no i próbują zadać to pytanie, jaka jest przyczyna tego, że przegraliśmy, ale nie poszukują odpowiedzi, nie ma nic o odpowiedzi, jaką otrzymali, nawet nie zrobili przestrzeni na to, żeby tą odpowiedź otrzymać, tylko natychmiast mówią, to sprowadźmy Arkę Przymierza, żebyśmy już teraz mieli gwarancję, pewność tego, że zwyciężymy. Nie chcą się zmierzyć z prawdą, co jest przyczyną ich klęski, ich upadku, tylko chcą natychmiast użyć Pana Boga do tego, żeby zatrzeć to takie nieprzyjemne wrażenie, no właśnie, że coś jest jednak nie tak, skoro przegraliśmy. Nie próbuj uciekać od trudnych odpowiedzi. Nie próbuj nawet i pobożnością zatrzeć w sobie jakiegoś nieprzyjemnego wrażenia związanego ze słabością, z upadkiem czy z niepowodzeniem. Większa wartość będzie w tym, jeśli postawisz pytanie, co jest przyczyną mojego niepowodzenia? Co jest przyczyną mojego upadku? I wytrzymaj to napięcie. Usłysz odpowiedź, może bolesną, może trudną, może taką, która sprowadzi cię do parteru, ale to będzie niezwykle uzdrawiające. Właśnie prawda odpowiedzi na trudne pytania jest tym gorzkim, ale lekarstwem, które może bardzo nas uleczyć.